Jeszcze mam jedno pytanie dla Państwa. Mianowicie, czy jest ktoś, jakiś grzybiarz na sali może? Tak? Ktoś lubi chodzić, jeździ na grzyby? Jest jedna, dwie, trzy, cztery, o! Jest sporo osób. Chciałbym dla tych z Państwa pokazać dwa zdjęcia. Okay? To są grzyby, które ja znalazłem. Już nie roku. Nie, to nie są z tego roku, nie pamiętam, już 2 czy 3 lata temu. O, tutaj jest u mnie w moim domu. Jest taki rejon niedaleko tam tego miejsca, gdzie ja mieszkam, gdzie praktycznie same prawdziwki, to takie okazy rosną. Ja tak kiedyś pojechałem, chyba 2 godziny spędziłem i zerwałem 4 takie papierowe, duże reklamówki, takie, że praktycznie tego nie mogłem unieść razem. Tyle tego było. I pokazałem to moim znajomym w pracy i w kościele i w innych miejscach. I oni tak, a co ty z tym robisz? A miałem też taką sytuację raz, gdy mieszkałem w Kanadzie jeszcze, że wysiadłem z takiego Skytrain, to jest takie nadziemne metro. I szedłem do mojego apartamentu, tam gdzie mieszkanie, tam gdzie mieszkałem i zauważyłem na szlaki. Więc poszedłem do domu, wziąłem tam jakąś miskę, nóż, no i zrywam te maszlaki i tak no i zrywam, kładę te miski. I tak jakby miał wrażenie, nie widziałem, ale miałem takie wrażenie, że ktoś stoi za mną. Podnoszę się, wstaję, a tam dwóch policjantów za mną na rowerze przyjechali. Domyślam się, bo to było takie ruchliwe miejsce, tak dużo ludzi wsiadało i wysiadało z tego Skytrain. Z tego nadziemnego metra, że ktoś tam chyba zadzwonił i oni tak do mnie, a co ty tu robisz? A ja mówię, no zrywam grzyby, nie? Chcecie troszeczkę? A oni do mnie mówią, a co ty z tym robisz? Mówię, no jak co robię? No jem z tym, jem to, nie? A oni mówią tak, a czujesz się tak high, to znaczy taki jak tak wody. Ja mówię, nie, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Idę, już zostawili mnie, poszli. Idę z powrotem tam, gdzie mieszkałem i spotykam po drodze pana, który był właścicielem tego całego kompleksu, z którego ja wypożyczałem moje mieszkanie. I mówię mu, co się stało, a on mówi, słuchaj, tam niedaleko to jakieś 100, a może mniej niż 100, ale ileś tam mil od tego miejsca, rosną takie grzyby, że jak się zje, to właśnie taki efekt, jak narkomani mają, jak to jakieś tam substancje biorą, nie? Pana, ja w ubiegłym roku byłem w Warszawie na wycieczce i w łazienkach. W łazienkach rosły grzyby. Tak. No w ubiegłym roku było bardzo dużo grzybów, tak? Ale halucynogenne. O, halucynogenne. Okej, no to było tak poza tematem, a teraz wróćmy do tematu. Chciałem Państwu pokazać bardzo ciekawy cytat. Okay? Patrzmy. Długowieczność jest tylko w umiarkowanym stopniu dziedziczona. Zdrowi i silni ludzie mogą umrzeć młodo, a słabowici mogą dożyć sędziwego wieku. Zależy to od stopnia wystawienia jednostki na działanie stresu środowiskowego. Co to znaczy stres środowiskowy? To jest taki zwrot, który naukowcy używają do określenia takich rzeczy jak dieta, takich rzeczy jak aktywność fizyczna, takich rzeczy jak inne czynniki związane z naszym stylem życia. Czyli to, jak długo będziemy żyć i jaka będzie jakość naszego życia, nie tyle zależy od tego, kim byli nasi rodzice, prawda, czy dziadkowie i tak dalej, ale jak my żyjemy, prawda? Tutaj mamy konkretny przykład. To jest pani, która miała na nazwisko Hulda Crux, ale znana była jako babcia Whitney. Hulda Crux nigdy tak naprawdę nie żyła, czy nie miała zdrowego stylu trybu życia, aż do roku 68. Gdy miała 68 lat, miała wylew. I w tym czasie wspominała, że tak naprawdę nigdy nie miała dobrej diety. Tak naprawdę to nigdy nie była jakąś osobą fizycznie aktywną. Praktycznie zawsze była albo otyła, albo miała nadwagę. Ale to, że miała wylew w wieku 68 lat, w
w jakim stopniu pozytywnie zmieniła jej życie. Zmieniła zupełnie to, co jadła, zmieniła swój styl życia, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i tak dalej, i tak dalej. I ta pani stała się znana z tego, że ona w swoim sędziwym wieku zaczęła zdobywać różne wierzchołki tu i tam. Jej ten pseudonim, że tak nazwę, babcia Whitney wziął się z tego, że ona kilka razy w swoim życiu zdobyła górę Whitney, czyli to jest góra najwyższa na kontynencie amerykańskim. Okay? W wieku 91 lat została zaproszona przez rząd Japonii po to, żeby weszła na górę Fuji, tak mówimy? Czy Fuji. Okay? Pojechała do Japonii, czy poleciała do Japonii i zdobyła ten szczyt. Zdobyła mnóstwo różnych innych rekordów, szczytów, nie? Poprzez właśnie tą aktywność fizyczną, jaką zaczęła uprawiać po 68 roku swojego życia. Tutaj mamy taki cytat. Nie było góry, która była zbyt wysoka dla tego delikatnego giganta. Powiedział poseł Lewis, który to poseł zaproponował w Kongresie Amerykańskim, żeby ten wierzchołek został nazwany jej imieniem, czy jej nazwiskiem, to jest Crooks, czyli jej nazwisko, okay? Zaraz niedaleko obok tego właśnie wierzchołka Whitney. Z blaskiem w oku i celem w jej krokach babcia Whitney pokazała światu, że zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe można osiągnąć w każdym wieku. W jej przypadku po roku 68 jej życia. Z tym wstępem chciałbym, żebyście Państwo powiedzieli mi, czego brakuje w tym zdaniu, ok? Nie są fontanną młodości, ale są doskonałym napojem witalności, zwłaszcza jeśli są częścią wszechstronnego programu. To jest cytat z Uniwersytetu Harvarda. O czym mowa? Okay. Słyszę różne witaminy jakieś, czy uczucia jakieś. Zaraz Państwu powiem, czego tam brakuje, ale chciałbym Wam pokazać jeszcze inny cytat. Znów mamy dwa słowa, których brakuje. Jest najlepszym przykładem tego, jak głęboki wpływ na zdrowie wywiera wybór właściwego stylu życia. Czego brakuje? Sposób odżywiania. Sposób odżywiania? Ktoś jakieś ma inne? Ruch. Okej. Okay. A to już Państwu pokazuję. Tego brakowało w pierwszym cytacie. Ćwiczenia nie są fontanną młodości, ale są doskonałym napojem witalności. Zwłaszcza jeśli są częścią wszechstronnego programu. A to jest to, czego brakowało w tym drugim cytacie. Aktywność fizyczna, czyli praktycznie no, do tego samego to się prawda sprowadza, prawda? Jest istotnym przykładem tego, jak głęboki wpływ na zdrowie wywiera wybór właściwego stylu życia. Chciałbym Państwu pokazać wyniki bardzo ciekawego badania. Badanie, które było przeprowadzone tylko na 5 mężczyznach, 5 osobach. To badanie jest znane jako Dallas Bed Rest and Training Study, czyli Dallas to jest miejscowość w Teksasie. Bed Rest to znaczy odpoczynek w łóżku, okay? I training to znaczy jak taka gimnastyka, ćwiczenia fizyczne, prawda? Okay? Na czym polegało to badanie? 5 zdrowych 20-latków, okay? Zaproszono do badania, które polegało na tym, że przez 3 tygodnie mieli leżeć w łóżku. Jedyny czas, w którym mogli opuścić łóżko, to gdy musieli iść do toalety. Nawet jedzenie im przynoszono do łóżka. Siedzieli czy leżeli w łóżku non-stop przez 3 tygodnie. Okay? I co? No i przeprowadzili badanie, prawda? Ci naukowcy, którzy to badanie zrobili, opublikowali wyniki w jakimś tam żurnale naukowym, no i badanie się skończyło. 30 lat później wpadli na taki pomysł, a co byłoby, gdybyśmy skontaktowali się z tymi osobami i powtórzyli to samo badanie. Okay? No i znaleźli, oni już byli absolwentami, to oni byli na uniwersytecie w tym czasie, gdy ta pierwsza faza tego badania została przeprowadzona
znaleźli, gdzie oni tam mieszkali, zaprosili ich, przylecieli do Dallas i powtórzyli to badanie. Tu chciałbym Państwu pokazać wyniki. Pierwsza faza tego badania miała miejsce w roku 1966. Okay? Baseline, to znaczy początek badania, to after bed rest, to znaczy te 3 tygodnie później, okay? A to 1969 rok, raczej 96 rok, odnosi się do tego, tej powtórki, prawda, 30 lat później, prawda? Zobaczmy, co się stało. 30 lat później ci panowie byli o 30% cięższy, ok? Weight, to znaczy waga, czy masa ciała, ok? Dalej mieli o 50% więcej tłuszczu w ich organizmie, ok? Kiedy popatrzymy dalej, popatrzmy, tutaj mamy wyniki cholesterolu, ok? Znów mamy o 26% wyższy cholesterol 30 lat później, o 90% wyższe trójglicerydy 30 lat później. Czyli wszystko do tej pory, na co zwróciliśmy uwagę, to co? Pogorszyło się, prawda? Pogorszyło się, jeśli chodzi o masę ciała, o cholesterol i tak dalej, tak? Ale między innymi jedno z badań, które zrobili, to zrobili ten test kondycyjny na bieżni. Okay? Czyli po prostu szli, czy tam biegli na bieżni i patrzyli, co się dzieje z nimi. Okay? Zobaczmy, co się stało tutaj. Kiedy popatrzymy na coś, co nazywa się VO2 max, okay, to zobaczmy, że przed tym, jak ci panowie mieli leżeć w łóżku, okay, średnio wynosiło to 3,3. 3 tygodnie później wynosiło to 2,4. A 30 lat później wynosiło to ile? 2,9. Czyli zwróćmy uwagę, że 3 tygodnie leżenia w łóżku miało większy wpływ na to VO2 max niż 30 lat życia. Zaraz, dokładnie, to jest wydolność, dokładnie. To jest dokładnie wydolność. VO2 max pokazuje kondycję aerobową danej osoby. Ok? Rozumiecie Państwo, czyli w jakiej kondycji my jesteśmy? Czyli przez 3 tygodnie praktycznie leżenia nieruchomo, tak? Ta deterioracja była pokaźniejsza, tak? Bardziej miał ten okres destruktywny wpływ niż 30 lat normalnego życia. Mam 2 cytaty, które pokażą reakcję autorów tego badania. Napisali oni tak. Zaskakująco, 3 tygodnie przebywanie, 3 tygodniowe przebywanie w łóżku dla tych młodych i zdrowych 5 mężczyzn miało większy wpływ na pogorszenie się ich wydolności sercowo-naczyniowej niż 30 lat starzenia się. I dalej ci autorzy byli chyba pod takim wrażeniem, że dalej napisali tak. Najbardziej niezwykłą konkluzją z tego badania jest spostrzeżenie, że 3 tygodnie leżenia w łóżku w roku 1966 dokonało więcej szkód w obrębie układu sercowo-naczyniowego i fizycznej wydolności niż 30 lat starzenia się. Okay? A wiecie, drodzy Państwo, co jest najbardziej niesamowite? Najbardziej niesamowite jest to, że niektóre osoby prowadzą siedzący tryb życia przez całe swoje życie. Nie tylko przez 3 tygodnie, ale przez całe swoje życie. Mamy tak mnóstwo korzyści z uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń czy aktywności fizycznej, czy to będą ćwiczenia aerobowe, czy to będą tak zwane ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Ja ze względu na czas nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły, bo chcę przejść do innego tematu, o którym również chciałbym mówić. Ale chciałbym Państwa zachęcić, niezależnie od tego, o jakiej aktywności fizycznej jest mowa. Gdy mnie Państwo poprosilibyście, żebym z Wami biegał, no to podejrzewam, że ze 2 albo 3 razy to zrobię, a potem będę zniechęcony, bo to nie jest aktywność fizyczna, którą ja lubię. Ale ja gram w tenisa 4 do 5 razy na tydzień. W niedzielę, w poniedziałek, w środę i w czwartek, czasami również i w piątek, nie zawsze, ale czasami.
A tylko dlatego we wtorek nie gram w tenisa, bo idę na ping-ponga. Lubię również grać w ping-ponga. Lubię tenis bardziej niż ping-ponga, ale nie wszystkie aktywności, rodzaje aktywności fizycznej lubię, prawda? Dlatego my kluczem do tego, żeby zaangażować się i, jak powiedzieć, robić to na długą metę, prawda? Długoterminowe jest to, żebyśmy co? Żebyśmy znaleźli aktywność fizyczną, którą nie lubimy, prawda? A nie tam, żeby robić coś, czego po prostu nie lubimy. Ponieważ mamy klucz zdrowia tutaj, nie wiem, czy może to już jest organizowane, bo nie konsultowałem tego z organizatorami, ale może byłoby super, gdybyśmy tak w ramach klubu zdrowia gdzieś tam się, nie wiem, zdzwonili i powiedzieli, idziemy na spacer dzisiaj, czy tam idziemy na rowery, czy robimy jakieś tam, jak to się nazywa, Nordic Walking, tak, jakieś tam kijki, cokolwiek to może być, prawda? Zrobimy grupę, lepiej się poznamy, nam się nie chce iść, ktoś tam zadzwoni i nas, co, zmobilizuje do tego, żeby pójść i tak dalej, wyciągnie z tobą dokładnie. Niesamowite jest mnóstwo naprawdę korzyści wypływających czy płynących z odpowiedniej aktywności fizycznej. Okay? Olaj, w porządku, teraz zmienię temat troszeczkę, okay? Znów mam dla Państwa pytanie. Co jest najbardziej efektywnym aspektem diety, czy też odżywiania, co zgodnie w różnych badaniach wykazuje obniżenie ryzyka chorób i dłuższe trwanie życia? O co chodzi? Nieprzejadanie się. Nieprzejadanie się. Ktoś jeszcze jakoś ma inną odpowiedź może? Zmniejszenie masy ciała. Zmniejszenie masy ciała, okej. Okay. Nie pojadanie pomiędzy posiłkami. Nie jadanie czy pojadanie między posiłkami. Unikaj słodyczy. Unikaj słodyczy. Rodzaj pożywienia. Wszystkie dobre odpowiedzi, okej. Okay? Ta pierwsza odpowiedź mi się najbardziej podobała, bo dokładnie o to chodzi, tylko może nie dokładnie o żywności, ile o spożywanych kalorii, ok? Bo my możemy spożyć tyle pożywienia, żeby czujemy się pełni, nasyceni, prawda? Ale to może być niskokaloryczne, prawda? My mieliśmy tam jakieś szejki, jakieś tam sałatki inne, prawda? Chyba to nie jest tajemnicą, że to są produkty czy żywność, która ma mniej kalorii niż tam jakieś ciasta czy jakieś inne tego typu produkty dla przykładu, ok? Chciałbym Państwu pokazać kilka takich ciekawych informacji na ten temat. Popatrzmy tutaj, to jest cytat z jednej z moich książek. Ograniczenie ilości spożywanych kalorii zmienia ekspresję genów na rzecz genów biorących udział w naprawie komórek, syntezie i przemianie białek, zwalczaniu stresu oraz spalaniu cukrów. Czyli wszystkie pozytywne, tak, ma wpływ, tak, na różne sposoby to ograniczenie spożywanych kalorii będzie dla nas jakąś tam nieść korzyść. Mówiliśmy wcześniej o tym, że w procesie starzenia się mamy różnego rodzaju zmiany, które są negatywnymi czy destruktywnymi zmianami w układzie sercowo-naczyniowym, prawda? Popatrzmy jeszcze raz na to, o czym już mówiliśmy, że gdy się starzejemy, produkujemy mniej tlenku azotu, co między innymi prowadzi do agregacji płytek, prawda? Czyli zlepiania się tych płytek, co może prowadzić do, powiedzmy, nadciśnienia i konsekwencji do zawału czy wylewu, prawda? Kiedy popatrzymy na efekt ograniczenia spożywanych kalorii, mamy odwrotny wpływ. Mamy podwyższoną syntezę tlenku azotu, co oznacza, że te płytki nie będą się co? Lepić, prawda? Czyli będziemy mieli lepsze krążenie, co oznacza, że będziemy mieli elastyczne ścianki tętnic, a w związku z tym niższe ciśnienie i niższe ryzyko zawału czy wylewu, prawda? Tutaj mamy badanie, które zostało przeprowadzone na małpach. 76 małp. Najlepsze badanie, jakie w tym momencie istnieje, które pokazało nam wpływ właśnie ograniczenia kalorii na choroby i na długowieczność. Okay? Podzielono te małpy na dwie grupy. Pierwsza, 38 z nich, została poddana tej diecie, w której ograniczono kalorie tych zwierzątów. Dokładnie mówiąc, o 30% mniej kalorii dostawały te zwierzęta w porównaniu do
kontrolnej grupy, grupy drugiej tutaj, ok? Popatrzmy, co się stało. Kiedy popatrzymy na wpływ ograniczenia spożywanych kalorii na występowanie chorób i przetrwanie, czy długość życia, okay? To zobaczmy, że czerwona linia ilustruje grupę, której ograniczono spożywanie kalorii, okay? I zobaczmy, że mamy tutaj, to jest właśnie procent zwierząt bez chorób wynikających ze starości. Czyli im wyższy procent, tym co? Tym lepiej, prawda? Bo to oznacza, że więcej z tych zwierząt nie miało jakichś tam problemów, okay? Zobaczmy, że ta czerwona linia pokazuje nam, że więcej zwierząt z tej grupy, w której ograniczyli kalorie, żyła bez jakichś tam chorób, okay? Podobnie miało to miejsce, jeśli chodzi o śmiertelność. Znów dłużej żyły te zwierzęta. Tutaj zresztą mam cytat, który ilustruje to. Na każdym etapie eksperymentu zwierzęta kontrolne przejawiały trzykrotnie wyższy wskaźnik śmiertelności z powodu chorób związanych z wiekiem niż osobniki objęte dietą o zredukowanej ilości kalorii. Okay? Dalej chciałbym Państwu pokazać przykład zdjęcie tych małp, które były włączone do tego eksperymentu. Tutaj mamy twarz małpy z tej kontrolnej grupy i tutaj jest cała ta małpa z grupy kontrolnej. Tutaj mamy twarz małpy, która była poddana właśnie tej diecie z ograniczoną ilością kalorii i to jest cała. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, ale ta małpa wygląda jak by miała już, prawda, po 90, prawda? Przenosząc to na ludzki termin, powiedzmy. A ta ciągle wygląda młoda. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że te małpy miały dokładnie tyle samo lat. Te małpy miały dokładnie tyle samo lat. Okay? Popatrzmy. A i B, tak? Małpa z grupy kontrolnej w wieku 27,6 lat. Przeciętne trwanie życia u tego rodzaju małpy. C i D, małpa tego samego wieku z drugiej grupy. Tego samego wieku. Nie mamy zbyt dużo badań na ludziach odnośnie wpływu ograniczenia kalorii na zdrowie, ale mamy jedno bardzo ciekawe. Dlaczego, może jeszcze zanim dojdę do tego. Dlaczego nie mamy wielu badań na ludziach? Dlatego, że w przypadku tym konkretnym badaniu, tym małpom ograniczono spożywanie kalorii przez około połowę ich życia. Wyobraźcie sobie Państwo kogoś, kto byłby chętny spożywać o 30% mniej kalorii przez połowę swojego życia. Czyli wyobraźcie sobie Państwo osobę, która ma 40 lat i ta osoba zapisze się na badanie, w którym przez 40 lat nie będzie spożywała tyle kalorii, ile by tam chciała. To jest prawie że niemożliwe, prawda? Ale co ciekawe, grupa badaczy, która między innymi robiła badanie na zwierzętach, postanowiła przeprowadzić takie badanie, wiecie Państwo na kim? Na sobie samym. Okay? Ja się zgadzam. Tak? Super. Sądzę, że Pani byłaby wyjątkiem. Te osoby postanowiły przeprowadzić to badanie na sobie samych, ale nie trwało to badanie przez pół trwania ich życia, tylko przez 2 lata. I co powiedzieli? Jaki był wynik tego badania? Powiedzieli, że to, co zaobserwowali, jeśli chodzi o ich fizjologiczne zmiany, jeśli chodzi o ich zmiany, na przykład jeśli chodzi o lipidy we krwi i tak dalej, były odpowiednikami tego, co widzimy, jeśli chodzi o wyniki czy na małpach, czy na innych zwierzętach. Zresztą my mamy również i inne przykłady na bazie populacji różnych, może do tego za chwilę dojdę. Popatrzmy jeszcze raz tutaj na ten cytat. Zwierzęta poddane diecie ograniczającej kalorie miały w znacznym stopniu zachowaną istotę szarą w obszarze podkorowym, okay? O czym jest mowa? O mózgu, prawda? A ograniczenie podaży kalorii zmniejszyło związane z wiekiem
obumieranie mózgu w kluczowych obszarach służących funkcjom motorycznym i pewnym aspektom funkcji poznawczych. A więc nie tylko cholesterol, nie tylko cukrzyca, nie tylko choroby serca, czy rak, czy długowieczność, ale również jaki wpływ miało to na nasz mózg, prawda? Więc nasze, powiedzmy, ryzyko ewentualnych symptomów typu powiedzmy dymencja czy tego typu. Tak? Kolejne pytanie, nie mam tego pytania na slajdzie, ale chciałbym zapytać, jakie to ma praktyczne znaczenie dla nas? Okay? Co możemy w tym momencie z tym zrobić? Popatrzmy na te dane, drodzy Państwo. Okay? Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród osób dorosłych, dane szacunkowe WHO, to znaczy Światowa Organizacja Zdrowia. Ale to nie są dane odnośnie całego świata, to są dane odnośnie kogo? Polski. Odnośnie Polski, ok? To są dane odnośnie Polski. Popatrzmy, gdy popatrzymy na otyłość i nadwagę razem wzięte, to mamy 63% mężczyzn, prawie 55% kobiet. Gdy popatrzymy na otyłość, prawie 24% mężczyzn, 27% kobiet. Czyli trendy, które my widzimy nie tylko w Polsce, na całym świecie, niezależnie gdzie pójdziemy, są zupełnie odwrotne. My z jednej strony wiemy, że ograniczenie spożywanych kalorii jest pozytywne, tak? Dodatnie wpływa na nasze zdrowie. Z drugiej strony, co my widzimy praktycznie we wszystkich społeczeństwach, w tym w społeczeństwie polskim? My widzimy coraz więcej ludzi z otyłością i z nadwagą. Kiedyś jeszcze moja rodzina, kiedy przyjeżdżała do mnie w odwiedziny, moja siostra czasami powiedziała coś takiego: ale tutaj jest dużo ludzi otyłych. A teraz ja mam takie wrażenie, gdy wjeżdżam do Polski. Coraz więcej się widzi ludzi, którzy mało, że są otyli, ale są dość poważnie, prawda, otyli. A więc mamy znów, wiemy, co jest korzystne, widzimy trend w społeczeństwie zupełnie odwrotny. Jak zastosować tą informację, że ograniczona ilość kalorii będzie miała pozytywny wpływ na nas? To są dane ze Stanów Zjednoczonych. Podejrzewam, że mniej więcej one będą podobne w Polsce. Nie jestem na 100% tego pewny, ale podejrzewam, że będzie dość podobne. Tutaj mamy dane odnośnie z jakich produktów spożywane są, czy dostarczane są kalorie w diecie Amerykanów. Kiedy popatrzymy, tutaj mamy najnowsze dane, jakie istnieją, z roku 2010. Około 2500 przeciętnie kalorii spożywa się, ok? Skąd te kalorie są, czy z jakich produktów one są spożywane? Kiedy popatrzymy na nie, to widzimy, że co było największym tym produktem, czy z jakich produktów najwięcej tych kalorii było spożywane? Nie? No, gdy zliczymy razem, tak, ale najwięcej było grains, czyli co? Zboża. Produkty zbożowe. No, ja na początku dzisiejszych wykładów wspomniałem o tym, że dzisiaj zaleca się, że 1/4 tego, co powinniśmy mieć na talerzu, to powinny być co? To powinny być produkty zbożowe. Ale my tutaj nie mówimy o produktach pełnorazowych. Większość produktów zbożowych spożywanych w Stanach Zjednoczonych to są produkty, jak powiedzieć, takie przetworzone, tak, ale szczególnie myślę o deserach. Przykładowo pączek. Z czego jest zrobiony pączek? Z mąki, prawda? Rafinowane, okay? Jakieś tam eklery, nie? Z tych rzeczy, czyli te deserowe takie ciasta, inne mączki tego typu, a nie jakiś tam chleb razowy, czy prawda, który byłby przydatny, okay? Dalej, kiedy popatrzymy, drugim problemem jest co? Tutaj mamy 518 i to jest co? To jest dodany tłuszcz i oleje z produktów roślinnych, okay? Czyli tego typu rzeczy jak olej sojowy na przykład, olej rzepakowy w Polsce, bo on jest bardziej kupiony w Polsce niż w Stanach, na przykład, jakiekolwiek oleje rafinowane, okay? Ja sam używam oliwy z oliwek. My powinniśmy mieć troszeczkę tej, jak powiedzieć, korzystnego oleju, prawda, czy puszczu w naszej diecie. Ale tutaj mówimy o nadmiarze
tych rafinowanych tłuszczów roślinnych, które razem dostarczają nam ponad 500 kalorii, czyli jakieś 20% wszystkich spożywanych kalorii, prawda? Dalej mamy, zobaczmy tutaj, 369 to jest dodany cukier i słodziki, okay? Cukier i słodziki. I znów, gdy mówimy o cukrach i słodzikach, to o czym mówimy, o tych różnych wypiekach, ciastach, prawda? Cukierkach czekoladowych, innych rzeczach, ale również i dokładnie napojach schodzonych, tak? Dokładnie. Nie? Także, drodzy Państwo, jednym z prostych sposobów zastosowania czy ograniczenia kalorii jest co? Jest zamiana tego, co my pijemy z napojów schodzonych, na co? Na wodę. Okay? Nawet amerykański Instytut do Spraw Profilaktyki Raka ma takie zalecenie, że najlepszym napojem dla nas jest woda, a nie pokarmy tylko napoje słodzone, okej? Okay? Kiedy tak to policzymy razem... Nie zgodzę się z Panem, przepraszam, że najlepszą wodą dla organizmu człowieka jest sok ze świeżych warzyw i owoców. Najłatwiej przyswajamy... Okej, okay? Więc sok ze świeżych warzyw i owoców dostarczy się tam jakiś składnik oczywiście. Owoce i warzywa, nie musi być sok, bo ma być tylko ten sok, który się znajduje w środku owoców i warzyw. Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że sok nawet z najlepszych warzyw, nawet z najlepszych owoców, również doda ileś tam kalorii, prawda? Doda również, nawet gdy my mówimy o ograniczeniu, czy jak powiedzieć, takiej walce z otyłością u dzieci, to mówimy, żeby co? Ograniczyć spożywanie soków owocowych u dzieci, okay? Popatrzmy, kiedy podliczymy to razem, to gdy dodamy ilość kalorii z dodanego cukru i słodzików, to prawie 15% w Stanach Zjednoczonych kalorii pochodzi z tych produktów. Kiedy do tego dodamy jeszcze kalorie z tych rafinowanych czy dodanych tłuszczów i olejów z produktów roślinnych, 20% razem wzięte, 35,5% kalorii spożywanych pochodzi z tych produktów. W tych eksperymentach, badaniach ograniczono spożywaną ilość kalorii u tych zwierząt o ile? O 30%. Gdybyśmy tylko ograniczyli, prawda, te produkty, moglibyśmy wyrzucić kalorii, mniej więcej taką samą ilość kalorii, prawda, bez zmiany innych rzeczy w naszej diecie, prawda, bez modyfikowania dalej naszej diety. Inna rzecz, chciałbym kilka dodatkowych takich zalet, zalecić kilka innych rzeczy. Numer jeden, odrzucić tak zwane jedzenie śmieciowe. Państwo wiecie, o czym jest mowa, prawda? Okay. Dalej, tutaj mamy przykłady tego. Ja, moim Państwu, takiej ciekawostkę może. Ja miałem okazję być w Ekwadorze, byłem tam 4 razy, za każdym razem byłem w tak zwanej Dolinie Długowieczności. Dlatego, że ten rejon Ekwadoru, który nazywa Vilcabamba, tak jest nazwa, ten rejon Ekwadoru w latach 60., w latach 70. znany był z tego, że tam spora grupa ludzi żyła grubo powyżej 100 lat, relatywnie rzecz biorąc, bez jakichś takich chorób cywilizacyjnych. Zaczęli się turyści zjeżdżać nie tylko, żeby odwiedzić tą dolinę, ale żeby tam wykupić w niej mieszkania, domy i po prostu tam mieszkać. Okay? I teraz Amerykanie, Nowozelandczycy, Australijczycy, Europejczycy i teraz, kiedy pojedziemy do tego rejonu, to widzimy mnóstwo tego typu produktów. Mało tego, te produkty są wystawione na zewnątrz sklepów, nie tylko, że są wewnątrz. Jak ty tam byłem po raz pierwszy, to poszedłem do tych sklepów i zapytałem się, dlaczego te produkty są na zewnątrz, dlaczego inne są wewnątrz. No bo to jest reklama. To są produkty, które ci Ekwadorczycy teraz najczęściej kupują. Nie? Ich tradycyjna dieta to ryż, kukurydza, tego typu rzeczy, prawda? Ale teraz przywitają się na to. A gdy poszedłem do apteki na przykład, to takie produkty na zgagę również
Można i tam teraz kupić. Ja zrobiłem tam badanie, w którym oszacowałem, ile procent tej grupy ludzi mieszkających tam ma nadciśnienie tętnicze. I się okazało, że 39% osób tam mieszkających miało nadciśnienie tętnicze, co było 3% więcej niż procent ludności w Stanach Zjednoczonych. W Dolinie Długowieczności. Tak to się wszystko szybko zmieniło na bazie czego? Na bazie tego, co zaczęli spożywać, czy co zaczęło spożywać to młodsze społeczeństwo. Dalej. Odstaw picie napojów słodzonych, okej? Okay? Tych Coca-Cola różnych tam, no, innych, które są, teraz jest ich mnóstwo w Polsce, okej? Okay? Dostępne. Przeżyć, ja przeprowadziłem się w moim życiu tyle razy, że mogę Państwu powiedzieć, że woda ma konkretnie określony smak. I my możemy się przyzwyczaić do smaku wody i możemy ją lubić. Okay? Na początku może to nie będzie łatwe, ale po kilku dniach to naprawdę nie będzie długo. My możemy się do tego przyzwyczaić. Ja kiedyś słodziłem herbatę, kładłem 2 łyżeczki cukru do herbaty. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie każde z moich rodzeństwa i moi rodzice kładli 2 łyżeczki cukru do herbaty, oprócz mojej siostry, która kładła tylko 0,5 łyżeczki. I w pewnym momencie postanowiłem, że spożywam za dużo cukru, to było dawno temu. I pomyślałem sobie, włożę tylko 1,5 łyżeczki. Włożyłem 1,5 łyżeczki, zamieszałem, wziąłem, absolutnie mi nie smakowało. Ale miałem taką silną wolę, wtedy postanowiłem, że będę spożywał mniej cukru. Po 2-3 dniach nie było różnicy dla mnie. Smakowało tak samo, jak ta z 2 łyżeczkami. Potem ograniczyłem do 1 łyżeczki, potem ograniczyłem do 2 łyżeczki, a potem w końcu w ogóle nie sypałem cukru do mojej herbaty. Jakoś tak się stało, że kiedyś, jakieś tam pół roku później, przez pomyłkę wziąłem herbatę do mojej siostry. Wziąłem do buźni, myślałem, że nie przełknę, bo była tak słodka, jak mi się wydawało. A kiedyś sam spodziewałem 2 razy, więc my możemy się przyzwyczaić do smaku wody i nie pić tego. Trzecia zasada. Ograniczyć jedzenie wypieków, prawda? Nie mówię tutaj, nie jestem za okrutny, prawda? Nie mówię, nie jedzmy tego w ogóle, prawda? Mamy jakieś tam, nie wiem, urodziny czy rodzinną imprezę, prawda? Możemy tam jakiś kawałek jabłecznika sobie spróbować, czy nawet sernika, czy może jakoś tam jeszcze innego. Zresztą mieliśmy tutaj przykład w czasie naszej degustacji, prawda? Zdrowych wypieków i w czasie działalności Klubu Zdrowia wiem, że chyba już były i będą inne przepisy dzielone się z Państwem. Dalej, wyeliminuj jedzenie cukierków, ogranicz spożycie innych słodyczy. Ja powiem Państwu szczerze w tym momencie, ok? Tak, serca do serca, ok? To, co mnie osobiście jako dietetyka smuci najbardziej, to gdy ja widzę ludzi, którzy mają dobre intencje, ludzi, którzy kochają swoje dzieci, czy kochają swoje wnuki, którzy to jedzenie śmieciowe dają tym maluchom. Bo przecież te maluchy potrzebują na jak najwięcej związków odżywczych, prawda? Potrzebują to, co jest im naprawdę potrzebne do rozwoju, do wzrostu, prawda? A nie cukier, a potem bardzo często poprzez to, że czy piją napoje słodzone, czy jedzą jakieś tam słodkie rzeczy, nie chcą innych rzeczy, które mają większą wartość odżywczą spożywać, okej? Okay? I tu znów mamy takie, zresztą inna rzecz, że popatrzmy, że tu są różne barwniki, jakieś tam inne substancje, które się dodaje. Ja Państwu powiem taki przykład. W czasie drugiej mojej wizyty w Ekwadorze dołączyła się do naszej grupy pani, która przyjechała ze swoimi dwojgiem swoich dzieci. Była samotną matką. Jej syn miał chyba wtedy 11 lat, jeśli dobrze pamiętam, i miał to tak zwane Attention Deficit Hyperactivity. ADHD, tak? ADHD, czyli miał takie podburzliwość tego typu kwestii, prawda? I myśmy spędzili razem 2 tygodnie w tym Ekwadorze. Ja tak obserwowałem tego chłopaka i naprawdę był czasami niemożliwy. Tak wiele energii. Gdy wrócimy do domu,
zacząłem szperać troszeczkę w literaturę, jeśli chodzi o to, co powoduje to ADHD. I znalazłem takie badanie, w którym dzieciom, które były zdiagnozowane z tym ADHD, odstawili właśnie tego typu rzeczy, odstawili wszystkie produkty, w którym dodawano jakieś tam te polepszacze smakowe, barwniki, tego typu rzeczy. I w tym badaniu konkretnym były opinie rodziców i opinie nauczycieli, czy jakichś tam innych opiekunów gdzieś tam w przedszkolu odnośnie zachowania tych dzieci. I były takie opinie, dosłownie, cudzysłów. Teraz już wiemy, co powoduje ADHD. No bo po odstawieniu tego, to były normalne dzieci. Tego typu cytaty rodziców i tych nauczycieli. Także to są rzeczy, które powinny być odwrócone z więcej niż tylko jeden powód, okej? Zasada piąta, ogranicz lub wyeliminuj z jadłospisu desery z nabiałem. Ja kiedyś bardzo lubiłem różnego rodzaju słodycze. Dzisiaj słodycze mogą istnieć, ale może ich nie być dla mnie. Nie ma dla mnie żadnej różnicy. Jeżeli już, to wezmę sobie jakiegoś daktyla, czy jakieś inne, może suszone owoce, które również bardzo dobrze smakują. A teraz znów w Polsce mamy tego coraz więcej, prawda? Zasada szósta, unikaj jedzenia w restauracjach typu fast food, prawda? To jest McDonald's, Kentucky Fried Chicken i inne tego typu rzeczy, prawda? I co więcej? Avoid, to znaczy co? Unikaj tak zwane combos. Chyba te polskie nazwy, znaczy angielskie nazwy też są w Polsce, prawda? Combos to jest tak, hamburger, tak? Frytki i jakiś cola czy coś słodzonego do napicia, prawda? Dlaczego? Dlatego, że w tych kombos znajduje się tyle kalorii, ile nie potrzebuje na cały dzień, albo więcej czasami. Ponad 2000 w jednym, cudzysłów, posiłku, bo dla mnie to nie jest posiłek, to jest śmiecie, to nie jest posiłek, prawda? Okay? I tu mamy przykłady właśnie kombos, okay? Widzimy jakaś tam kiełbaska, jakieś tam cola czy coś takiego i fryty, prawda? I tu mamy hamburger. Na samym początku podzieliłem się z Państwem zasadami zdrowego odżywiania i tutaj mamy znów kolejną ilustrację. Około 1/4 talerza powinny stanowić warzywa, 1/4 około owoce, zboża, szczególnie zboża z pełnego przemiału, prawda? I potem produkty białkowe, jeżeli ktoś lubi ciągle kawałek mięska, to było to lepiej mieć jakiegoś kurczaka, czy indyka, czy rybę, raczej niż mięso tak zwane czerwone, czyli wieprzowina, czy wołowina, czy jak się mówi, z tego, z owiec, jagnięcina, czy baranina, okej? Ale to mogą być również fasole strączkowe, orzechy, prawda? Czy nawet również i zboża są dobrym źródłem białka. Okay? To, z czym z Państwem się podzieliłem, te cztery wykłady, jest to zrobione na bazie mojej książki Zatrzymaj Młodość. Jak opóźnić proces starzenia się i żyć bez chorób. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to można to znaleźć w internecie. Nie wiem, czy może nawet od czasu w klubach zdrowia tutaj jest ta książka również dostępna. Oczywiście nie musicie Państwo tego kupować, ale w tej książce jest kilka dodatkowych rozdziałów, które mówią o innych czynnikach, które nam pomogą żyć zdrowo i długo, prawda? Bez jakichś tam powikłań czy jakichś innych problemów. Pytanie, proszę bardzo.